Zaproszę tutaj do siebie którąś z naszych pięknych pań. Tylne rzędy nie biorą udziału w pokazie, dlatego postaram się wybrać kogoś z tylnych rzędów. Przepraszam ciebie. Dzięki. A witam ciebie. Jak ci na imię? Marto, pójdź ze mną na scenę. Brawa dla Marty. Może z kwiatuszkiem. Chociaż Marto, ty na scenie będziesz robiła za kwiatuszkiem. Tak, tędy. Doskonale. Uwaga na wodę. Marto, za moment będę czytał w twoich myślach, ale żebyś miała o czym myśleć, mam tutaj kart. Upewnijmy się, czy jest to zwykła talia kart, czyli czy każda karta jest inna. Czy każda karta inna? Tak, każdy z was może się o tym przekonać, wystarczy, że spojrzycie w talię. Jeżeli balkony widzą wartości, nie potrzebujecie okularów. Teraz poproszę ciebie, żebyś wybrała jedną spośród tych kart, ale żeby nikt nas nie posądził po to, że się zmówiliśmy, zrobimy to tak. Ja będę wypuszczał karty spod palca, a ty w dowolne miejsce włożysz swój palec. Tak, tak. Przygotę palec wskazujący. A jeszcze do góry na razie. I dopiero teraz wyceluj. Świetnie. Wybierz dowolny moment, uwaga. Oj, spóźniłem się. Powtórzymy to, trochę wolniej, nie bójcie. Głębiej. Dobrze. Ja się odwrócę, żeby nie podglądać, a ty zapamiętaj kartę nad twoim palcem. Zapamiętaj ją. Masz ją? Przełożę ją na to, abyś w każdej chwili mogła ją sobie podejrzeć. Całą talię zepnę gumką i teraz uważaj, przyciśnij całą talię kart do swojego żołądka. Świetnie. I teraz uwaga. Masz tak przyciśniętą talię kart, że nie jestem w stanie podejrzeć, jaką kartę wybrałeś. Zgadza się? Ty możesz podejrzeć, ja nie mogę. Ja postaram się wyczytać w twoich myślach kartę, którą wybrałaś, ale musisz mi pomóc, musisz mi przekazywać swoje fluidy. Tym celem stań naprzeciwko mnie, tak, czyli równie piękną częścią ciała w stronę publiczności. Oczywiście narysuję to, co wyczytam w twoich myślach, żeby nie było wątpliwości twojego żołądka. Gastrolog. Dobrze, teraz patrz mi się prosto w oczy. Podejdź bliżej. Jeszcze bliżej. Taką mam pracę. Połóż swoją prawą dłoń na mojej, prawej. Ta druga jest prawa. Świetnie, ściśnij mocniej. Ale bez wyrzynania paznokci. I teraz patrz mi się prosto w oczy i zacznij mi, Marta, przekazywać swoje myśli. Ale nie takie myśli. Zamknij oczy. Narysować swoją kartę. Oczywiście wywołaliśmy romantyczną atmosferę, aby tę myśli lepiej przychodzimy. Wiesz co, Marta, póki co nic nie widzę, dlatego czy mogłabyś się ruszać biodrami w lewo i w prawo? Wtedy te myśli będą lepiej przychodziły. A już zaproszę żywą reakcję. Nie przestawaj ruszać biodrami. Tak. Ściśnij jeszcze mocniej moją dłoń. I teraz bioderkami tak dookoła, nie tylko w lewo i w prawo. Świetnie, naprawdę świetnie. O wiele lepiej ci dojdzie niż myślenie o tej karcie. Dobrze, kilka kresek jeszcze. Mocniej trzymaj moją dłoń. No już mi krew nie dopływa do mózgu. Dobrze. Okej, okay, mam. Już narysowałem. Wiem, co sobie myślisz. Oby to wszystko było tego warte. Stań sobie tutaj, aby wszystko widzieć i żeby też państwo wszystko widzieli. A ja pokażę wam, co narysowałem. Narysowałem talię kart w rzucie aksonometrycznym, na której spodzie jest twoja karta, czyli Joker. Piątka kier. Pomyliłem się tylko cztery. To mnie nie pociesza. Ale naprawdę wybrałeś piątkę kier? A nie Jokera. No dobrze, ale zwróć uwagę, że ja nie narysowałem tylko jednej karty, ale całą talię kart. Wszystkie 54 karty. Czyli twoja karta, ponieważ nie ma jej na spodzie, jest gdzieś w środku. Mam rację? Twoja piątka kier jest gdzieś w środku talii. Kropka.
Powiedzmy, że ta kreska na rysunku, nie ta kropka, ta kreska, to twoja piątka kier, dobrze? Czyli twoja karta jest na tym rysunku. Czyli narysowałem twoją kartę, to jest... Nie pijcie praw z grzeczności. Teraz zobaczycie, jak to naprawdę miało wyglądać. Patrzcie uważnie. Na rysunek. Albo na markę. Patrzcie uważnie. To była piątka kier, tak? Thank you.